No dzień dobry, dzisiaj opowiem Wam trochę o moim roku bez zakupów. Zacznijmy od tego, że to nie jest poradnik. Ja po prostu chcę Wam pokazać coś, co zrobię przez ten rok. Ja jestem Karolina, mam 21 lat, nie mam domu, nie mam gospodarstwa, nie mam męża, nie mam dzieci, co chyba najważniejsze, i mogę sobie luzować w pewnych kwestiach bardzo, i to pewnie bardziej niż niektórzy z Was. Ale to jest moje, to jest mój rok bez zakupów, nie nas wszystkich. Też chcę jakby podkreślić to, że nie luzuję sobie totalnie w sztuce, ponieważ dla mnie to jest rozwój osobisty, dla mnie to jest ważne i nie chcę tracić roku bez tego. Po tym filmie będziecie mogli skorzystać z tego, że będzie jakiś pewien schemat, z którego skorzystałam, który stworzyłam, i będziecie mogli go odtworzyć w swoim życiu, w swoich ważnych działaniach. No i odkąd interesuję się Zero Waste'em, no to zaczęłam obserwować różne osoby na blogach i w Instagramach i YouTubach, i kilka z nich zaczynało rok bez zakupów. I dla mnie to była totalna abstrakcja, całkowicie nie mogłam się z tym utożsamić, nie potrafiłam nie kupować ubrań, nie kupować książek i innych rzeczy, i pomyślałam, że to nie, to za grubo, to za dużo, nie, to nie dla mnie. I po tym półtora roku doszłam do momentu, w którym ten rok bez zakupów jest dla mnie niczym trudnym, ponieważ zrezygnowałam z zakupów, zrezygnowałam z różnych rzeczy, wprowadziłam w swoje życie pewien minimalizm, i wiem, że Zero Waste to nie jest coś, czym trzeba się katować, tylko trzeba się tym cieszyć. I z taką świadomością mogę zacząć ten rok. Bo ja przez ten ponad rok tak naprawdę już trochę zrezygnowałam z tych zakupów, więc to wszystko spowodowało, że zaczęłam zachwycać się tym, że nie trzeba wszystkiego mieć, nie trzeba mieć jak najwięcej, nie trzeba wciąż kupować i można żyć bez tego, i bez tego jest super. Dlatego rok bez zakupów czuję, że będzie dla mnie taką wolnością, wspaniałością, i będzie również czymś, co poskutkuje tym, że w przyszłości będę chciała po prostu tym żyć. To nie będzie eksperyment na rok, w którym wpadam w dół nieszczęśliwości, tylko to będzie rok, który zapoczątkuje moją stabilność konsumpcyjną. Także po co w ogóle mówię o roku bez zakupów, skoro już prawie nie kupuję? Ano po to, że w tym roku mimo wszystko postanowiłam troszeczkę jednak wrzucić się w taką małą dolinkę, która powoduje, że pewne rzeczy sprawdzę tylko na rok. Po prostu przez ten rok wykorzystam niektóre rzeczy, które mam, i za rok już będę potrzebowała je kupować, ale w ten rok mam i muszę to wykorzystać. Tak jest na przykład z książkami, o których niedługo będzie. I znając siebie, wiem, że jak wrzucam się w taki mega hardcore, to jest mi potem łatwiej. I na przykład, kiedy kocham bardzo McDonald's, bardzo nie chcę w tym roku tam iść, bo wszystkie względy zdrowotne, plastikowe, odpadkowe i w ogóle jakieś takie, o których się mówi zawsze, totalnie do mnie nie trafiają. I nawet jak sobie myślę, za dużo kasy tam wydajesz, to też do mnie nie trafia. Ale jak będzie rok bez zakupów, to rok bez zakupów i koniec, więc mam taką małą nadzieję, że może się odzwyczaję od McDonalda, ale znam siebie, więc wiem, że kilka razy tam pójdę, ale to też w wolności, jakby w takiej miłości do siebie, będę chciała, pójdę, spoko. Jak rozpoczęłam cały ten proces? Jestem osobą zorganizowaną, więc musiały iść w ruch kartki. Na trzech kartkach rozpisałam miesiące od stycznia do maja, od czerwca do września i od października do grudnia. Środkową kartkę zostawiłam w spokoju, to są wakacje, będę tam zapisywać, ile wydaję, ale nie będę sobie tam robić żadnych postanowień, to są wakacje, to jest luz, to jest ciepło, to są owoce, to są koncerty, festiwale, to nie ma takiej możliwości. Ale w innych miesiącach, tych pierwszych i w tych ostatnich, postanowiłam, że zapiszę sobie stałe wydatki i coś, co na przykład dochodzi. I tak oto. Zapisałam również w każdym miesiącu urodziny, imieniny, rocznice i jakieś wydarzenia, które są ważne, które naruszają mój portfel, ale totalnie się na to zgadzam. Ale poza tym, w każdym miesiącu wpisałam również kwotę za telefon, za mieszkanie, za jedzenie oraz za podróże Gdańsk-Elbląg. Jednak najważniejsza kartka to ta. Jest ogromna, ma zapisane mnóstwo rzeczy, nie wiem jak Wam tutaj ją pokazywać, ale zapisałam sobie tutaj wszystko, co jest mi potrzebne przez ten rok. I to jest taki mój rok finansowy. Już Wam go streszczę, mianowicie na początku zapisałam sobie łazienkę.
I to jest temat, który obowiązuje wszystkich, którzy chcą chociaż zminimalizować swoje koszty, a nie wpadać w rok bez zakupów. Po prostu wzięłam kartkę, zapisałam wszystko, czego używam w łazience, od szczoteczki do zębów, pasty do zębów, mydła do ciała, balsamu do ciała i takich tam. Po kosmetyki takie kolorowe również. I poszłam do swojej kosmetyczki, do swojej szafki i sprawdziłam. I tak na przykład szczoteczki bambusowe jeszcze mam 4, więc zdecydowanie starczą mi na cały rok, bo kupowałam je przez internet, więc kupiłam więcej, żeby przesyłka była tańsza, żeby opakowań było mniej, także spoko. Na przykład toniki do twarzy, jeszcze mam 2 hydrolaty i 1 tonik, także spokojnie na cały rok. Mam balsamy do ciała też kilka, mam jakieś tam rzeczy, i jakby to wszystko mi się złożyło do tego, że w tym roku potrzebuję kupić jedynie mydło raz na miesiąc, potrzebuję kupić pewnie kilka dezodorantów, potrzebuję kupić wkłady do golarek i kilka, dosłownie kilka rzeczy, jak nie wiem, pasta do zębów i to jest super. Tym bardziej to jest super, że nie muszę kupować żadnych higieniczno-okresowych rzeczy, bo mam kubeczek menstruacyjny, nie muszę kupować łacików do twarzy kosmetycznych, bo mam swoje. Postanowiłam również nie kupować żadnych roślin. Na swojej rocznej kartce zapisałam jedynie 8 zł na przesadzanie i na wszystkie te ziemie. Także myślę, mały wydatek. Ubrania to najłatwiejszy akurat element, ponieważ tam mam zapisane 0 zł. Ponieważ nie potrzebuję kupować ubrań, mam ich wystarczająco i to będzie bardzo łatwe. Wiem, że w tym wytrwam i będzie mi po prostu przyjemnie. Myślę, że największym hardkorem będzie nie kupowanie książek. Już teraz mam takie, o Boże, jak mogę nie kupić książki, jak mogę nie kupić książki, i po prostu dziwnym trafem, życiowym trafem, nagle zaczęli do mnie pisać ludzie, którzy zaczęli mi podsyłać super tytuły i są to tytuły książek, które zawsze chciałam przeczytać, więc mam takie, a masz, żeby pożyczyć? A może pójdę do biblioteki? Także myślę, że ten rok będzie trudny, ale robię to dlatego, że mam bardzo dużo książek do przeczytania. I kiedy przygotowywałam się do tego filmu i w ogóle jakby do tego roku, to przygotowałam sobie ze stosu wszystkie moje książki, których nie przeczytałam, na które nie miałam czasu, bo cały czas wchodziły nowości. I wyszło tych książek ponad 20, więc dla mnie na rok to jest za mało, ale resztę sobie po prostu dowypożyczam. I to jest super, bo będę miała czas na nadrobienie tego, co chciałam, a nigdy nie miałam czasu. I tylko dlatego robię to postanowienie nie kupowania książek, chociaż wiem, że moje serce będzie krwawić. Ta roczna lista dała mi również taki ogląd na to, ile wydam na konkretną rzecz przez rok. I jak na przykład w jedzeniu wpisałam sobie 100 na każdy tydzień, to wyszła mi horrendalnie ogromna kwota, a jak wpisałam sobie 70, to już jest prawie połowa mniej i wyszło już tak całkiem przyjemnie, więc to jest ekstra. Potem wpisywałam sobie kosmetyczkę, jak do kosmetyczki czasami chodziłam 2 razy w miesiącu, to teraz sobie wpisałam raz na 2 miesiące, bo to będzie ograniczenie takie czasowe, ale też pieniężne, wiadomo. No i chcę sprawdzić akurat w tym wypadku, czy się da. Jeżeli się nie da, to totalnie z tego zrezygnuję, bo jeżeli będę się męczyć, no to nie o to chodzi, bo ja w tym roku chcę sprawdzić, czy moje pójście do kosmetyczki raz na 2 miesiące sprawdzi się również przez całe życie, czy mi tyle wystarczy. Jeżeli nie, no to wracam do na przykład raz na miesiąc, jeżeli nie, no to będę chodzić raz na 2 tygodnie, tak jak chodziłam. Chcę po prostu sprawdzić, jak robić najmniej takich rzeczy, ale nadal mieć tą samą jakość. Ten sam poziom jakby komfortu w swoim życiu. To jest dobre określenie. Na tej kartce poza wydatkami zapisałam sobie również kilka punktów, czego nie robić. Sprawdziłam swoje życie, doskonale znam swoje życie, więc jakby po prostu je tak szybciutko przeanalizowałam i stwierdziłam, co zabiera mi najwięcej czasu, takiego bezsensownego czasu, przestrzeni, no i pieniędzy. I wyszło mi, że nie będę wchodzić do 2 sklepów, bo to totalnie nie ma sensu. Do Ikei i do Tigera. W Ikei byłam już 2 razy i nic nie kupiłam, także po prostu jestem się strasznie dumna, ale strasznie mi było ciężko, więc pomyślałam sobie, ej, może po prostu tam nie jeździ, po prostu tam nie jeździ i będzie ci o wiele lepiej. Także mam w planach nie jeździć w tym roku tam, bo czasami jeździłam tak tylko, żeby sobie popatrzeć. Pytajcie. No i do Tigera. Tiger to jest miejsce, z którego nigdy nie wychodzę z pustymi rękoma. Zawsze coś kupię, nawet chociaż jakąś malutką teczulkę czy coś. I to jest też błąd zero waste'owców mnie. Ostatnio kupiłam sobie teczkę
na kartki, które wycinam z kopert. Zamiast redukować, ja sobie stworzyłam nowy problem, bo gdzie ja będę trzymać kartki po pocztówkach, czy tam po kopertach? Absurd. Także mam zamiar nie tworzyć sobie absurdów w życiu, nie kupować kolejnych bezsensownych rzeczy i nie wchodzić do Tigera. To był zawsze mój punkt obowiązkowy na wyjazdach wszystkich, więc koniec, koniec z tym. Kolejny punkt to to, o czym już mówiłam, czyli nie kupowanie jedzenia na zapas. Bardzo mi z tym ciężko, ale sklepy są blisko. Najwyżej podskoczę i coś kupię. Kolejną rzecz mniej więcej już wprowadzałam w swoje życie, czyli nie kupowanie słodyczy. Starałam się robić swoje albo po prostu jeść mniej i jak chodziłam sobie po sklepie, to serio w takich tygodniowych zakupach ich nie kupowałam, tylko po prostu czasami jak miałam ochotę, to w jakimś sklepiku, jakimś kiosku. No i jeżeli będę nadal miała ochotę, to go kupię, ale tak z umiarem. O McDonaldzie też już wspominałam, więc nie będę się rozwodzić. I ostatni punkt, myślę, że równie strasznie trudny jak książki, to nie kupowanie soków. Ja w sensie kupuję tylko te soki najlepsze, w 100% z naturalnych po prostu składników i z samych owoców i warzyw, ale to nie ma sensu, bo ja kupuję te soki praktycznie codziennie, chcę zaoszczędzić trochę kasy, więc to nie ma sensu i tutaj przechodzę do moich celów, które też sobie zapisałam. To są dwa cele, bardzo drogie cele i to jest bardzo śmieszne, bo jednym z nich jest spektakl w Teatrze Polskim Króla, książki Szczepana Twardocha oraz balet, ponieważ zakochałam się w Kieślowskim i w jego 7 kobietach w różnym wieku i po prostu mam potrzebę pójść w tym roku na balet i obliczyłam, że jeżeli nie będę kupować soków przez ten rok, to na te dwie rzeczy, na razy dwa, bo jakby po dwa bilety, zaoszczędzę sobie z samych soków. Beka, co? Niesamowite. Także tak będę robić. Także to są moje dwa cele, a na tej kartce jest jeszcze to, co będę robić. Dwie rzeczy. I jest to picie wody 2 litrów dziennie, bo ja mam z tym ogromny problem i oczywiście jest to woda z kranu najczęściej. W sensie będzie. Ale mam tak wielki problem z piciem, że to jest niewiarygodne i ja naprawdę nic nie piję i w tym roku chcę się do tego zmusić i chcę się do tego przyzwyczaić, żeby wprowadzić to na całe życie. A drugą rzeczą, jeżeli już, bo a, to jest ważne. Ja nie chcę nie kupować po to, żeby po prostu pływać w pieniądzach i spać na nich. Ja chcę nie kupować, żeby ogarnąć, że nie muszę za dużo, a pieniądze, które wyobraźmy sobie, że są w wirtualnym słoiku i które tam po prostu dochodzą do koreczka, chcę je wydawać, tylko że dobrze. Ja bardzo lubię wydawać i będę je wydawać. Tak samo jak z tych soków wydam na spektakle, tak samo z innych rzeczy. Chcę na przykład kupić sobie dobrą, bardzo dobrą, jakościowo liściastą herbatę zieloną. Mam również kategorię ograniczyć. Jest to ograniczenie mięsa, ponieważ jest ono niezdrowe, przemysł mięsny jest paskudny i gdybym miała do wyboru jedzenie zdrowego mięsa lub nie jedzenie go, to bym jadła zdrowe mięso, ale skoro wiem, że to mnie niezbyt zadowala od środka, no to nie chcę tego robić, to jest takie dosyć chyba oczywiste, myślę. Chcę również zużywać mniej wody. Chcę wreszcie w swoje życie wprowadzić kubeczek na wodę do mycia zębów. Zawsze leję tą wodę z kranu i myślę sobie, Nora, wprowadzę to na swoim mieszkaniu, a nie, chcę to wprowadzić teraz. Chcę też brać krótsze prysznice, żeby po prostu, bo to będzie dobre dla mojego ciała. Chciałabym brać zimne prysznice, ale nie jestem aż takim hardkorem. Po prostu chcę brać krótsze prysznice, żeby się nie odwadniać, bo moje ciało jest strasznie suche, także taki pomysł. Będę to robić, będę ograniczać wodę. To będzie dobre dla mnie, przede wszystkim dla mnie, dla mojej skóry, ale również dla środowiska, więc 3 w 1, 3 plusy, 0 minusa. Chciałabym w weekend używać jak najmniej telefonu, tak, że prawie wcale, bo ja się często budzę, już jestem na Instagramie, już tu coś sprawdzam, już tu coś robię. Chciałabym w ogóle nic. Wiem, że do tego nie dojdę, ale chociaż do jakiegoś takiego minimum byłoby bardzo przyjemnie.
Także na dzisiaj to już wszystko. Patrzcie, jaki mam piękny neon własnoręcznie zrobiony przez mojego Mikołaja. Jest piękny, pewnie będzie gdzieś tutaj wisiał, ale na razie nie wiem. Także ja dzisiaj z wami się żegnam. Mam nadzieję, że was to mocno zainspirowało, że może kiedyś się na to zdecydujecie. Jeśli nie jeszcze teraz, myślę, że w tym roku będzie bardzo dużo filmów Zero Waste. Także będzie tutaj super i bardzo się cieszę, że was jest tak dużo. Udostępniajcie ten film, jeżeli wam się podoba, jeżeli was zainspirował i chcecie to wprowadzić w swoje życie. I w ogóle cieszcie się tym rokiem i bądźcie szczęśliwi. I do zobaczenia za tydzień. Pa!